Jako że tuż za informatorem stoi sobie Tarek Al Quahar, od razu skorzystam, a nie będę nigdzie się przenosił. Zagadam z nim. I mam nadzieję, że powalczę z nim. Czekacie, proces i przemiana w gula. O, byłbym gulem. Oswajaj się z łańcuchami. Zadbam o to, by ciebie też spotkała kara, jak tego opornego Reksia. Niebawem podzielisz jego nędznym los. No ja muszę uratować Reksia, chociaż pewnie Reksio okaże się złym człowieczkiem, półgulem. I zrobi nam psikusa na dalszym etapie gry. Ja tu sobie dwie rundki zatańczę z bossem. Pierwsza runda 4,5K. Drużyna Pierścienia versus Tarek. Cóż on tu ma? Jakąś bestię ma na środku. Przygotuj się na spotkanie kolejnych stuleci. Takie dobra. Dziękujemy. Już jestem gotowy. No, tutaj jest trochę trudniej. Chodzi o to, że nie ma 3 dystansowych, a jest 4, chociaż są, no, powiedzmy, że podobne siły rozłożone. I mamy tutaj strażników Narharesz. Narharesz strażnik potrafi wampirzym dotknięciem pociachać, czyli wyssać trochę krwi, mierzące natarcie bez odwetu atak. Przy jednoczesnym ruchu 7 to daje nam, proszę Państwa, bolesne ciosy zrzucone wprost na szare skóry naszych guli. Aha, jeszcze Sandarek, co on tam ma? Pogarda. Aha, to jest ta eksplozja i jakiś tam sobie atak. Dobra. Myślę, że jako że te wampirki i tak tutaj do nas podlecą. Tutaj jest taka sytuacja, w której... No, zabawna sytuacja dosyć, zobaczcie. Ponieważ te zwierzątka z samych kości nie mają w ogóle zasięgu. Jedyny tylko ten gul oberwie, więc tego gula od razu wesprzemy posiłkami. A tamte stworki po prostu sobie zostawimy. Ja myślę, że one zaczną przegryzać własne... własne więzienie. No nie, niekoniecznie, bronią się. Czyli nie próbują podejść. Gradzik strzał. Sztuk raz. No i pierwszy wampirek pojawił się w pobliżu na swoją własną zgubę, bezmyślnie, jako że wskoczył po prostu w gniazdo żmii, a właściwie guli. Robi się to tak, staje się plecami mimo wszystko do wroga, bo co tam ten wróg nam może zrobić. A tu załatwimy sprawy troszkę inaczej. Zrobimy to tak. Poczekamy na tamtych gości. Co prawda mogą mnie trochę uszkodzić. Tym nawet nie będę już czekał. Albo będę już czekał, bo być może ci tutaj... Nie ci. O właśnie. Nasi koledzy strażnicy z Narew dokładnie od razu połakomili się na obróconego plecami gula. Bardzo sympatycznie. Więc zróbmy to tak. No, muszę tu stanąć, to jest najlepsze pole, na jakie mogę stanąć w tej chwili. Chociaż jest trochę blisko przeciwnika. Tutaj z kolei wykonamy taki manewr. I już zabierzemy się za trupcie. Mogłem je co prawda wstęgą potraktować, ale wolę im zadać większe obrażenia. Tu natomiast pozbywamy się tych oto lancerów. Mieli lansiarską pelerynkę, ale niestety nic ona tutaj do walki nie wniosła sensownego. No to bez sensu oczywiście skrzydlenie, jako że staniemy plecami. A i tak chłopaki klękną. Zamienił ich w... jak to się nazywa? Takie owoce są chyba, co tak jak dojrzeją, to się tak rozpryskują, pękają. To właśnie się z nimi teraz stało. Ja sobie tutaj skosztuję i... Chyba po prostu klasycznie to załatwimy. Nie będę się do nich przebijał. Wiecie co, to tak śmiesznie wygląda ta sytuacja, bo tak naprawdę ja chyba nawet nie będę musiał się udawać na górę. Chociażby to zajęło dosyć dużo czasu, jakbym takich bohaterem z miecza cały czas traktował. Tu oczywiście gól numer 2 jako pierwszy, bo jak już mnie dobrze znacie, nie chce mi się często klikać na leczenie. Jak tylko nie muszę, to nie klikam. Dzięki temu musieć nie będę. Nie będę musiał, chyba tak powinno się powiedzieć prawidłowo. Rach, ciach, strzałka do niego, odrzucam to, co do mnie wystrzelił, wbiło się w moje słabowite kostki, wszystko powyciągaliśmy i odrzucamy na drugą stronę za siatkę. Bardzo sympatyczna gra towarzyska. Tutaj też raczej skończę z kolegą. Nie będę na razie nic leczył, nie będę na razie kombinował. Myślę, że spróbuję to załatwić jeszcze dalekim zasięgiem ewentualnie. Nie, to jest bez sensu. Lepiej się tam szybko dostać. Wybuchu, poranił w jedne gule. Tak, to lubię u bossów, przechwałki. No ale co z tego? Zresztą po co on to mówi? Przecież on już przegrywa, on już powinien to widzieć, powinien to rozumieć. On już nie istnieje tak naprawdę, a dalej cwaniaczy. Więc tak, pierwsze co, no to będą duszki. Duszki, jako że liczebniejsze, podleczą zaraz mi tutaj chłopaków. No trudno. Mógłbym to co prawda... No nie, to był głupi ruch. Mogłem przegryźć to i pójść sobie drugą stroną. W związku z tym, że to był głupi ruch... Trudno. Zostajemy. Tu za to sobie podejdę troszeczkę i może podejdę... No nie, dobra, niech tak będzie. Raz i dwa. Tu natomiast jako, że i tak nie mam zasięgu, ale jako, że i tak oni nie mają zasięgu, przyszła pora na leczenie. No szkoda, mogłem tego gula objąć, nie pomyślałem, stanąłbym jedno pole bliżej i wszystko byłoby cacy. Kulkę przyjmuję jako podarek. I zobaczcie, jest odrętwienie znowu, bardzo dobrze. Nie otrzymam aż tak mocnych obrażeń. A gulka i tak się podleczy. No i bierzemy się za stukanie do wrót przeciwnika. Myślę, że... No, mam nadzieję, że powinien się skupić na tym słabszym. Jako, że... No chyba, że się skupi na szkieletach. To jest bardziej prawdopodobne. Ale dopomożemy Gulińskiemu, który tam drapie i jęczy. Świetnie, świetnie. Tu natomiast myślę, że nie ma sensu czekać, co ja się tam będę bawił. I tak w związku z tym, że duchy się pojawiają na prawie że pierwszym planie, to i pewnie duchy oberwą. Ja w związku z tym poczekam sobie chwilę. Mogłem z tym odrętwieniem jeszcze poczekać. Byłoby to wszystko tak załatwione, żebym nie dostał tego jednego strzała, ale wolę przyspieszyć rozgryweczkę. To już jest raczej po jabłkach, udało się. Tu natomiast myślę sobie, że ja po prostu zostanę tu i wykonamy mały zabieg chirurgiczny, który znowuż nam trochę podleczy chłopaków. Jest, nie ma zasięgu, no to i tak nic nie zmieni. Ciekawe co on tutaj tak sobie wisi, tak ujęty w jakieś kajdane mocy. Nie, to nie tak, Zasięg jest leczonka na 2 pola, to ja sobie wejdę. Niech będzie tutaj. Dobra, wszyscy zdrowi, można by rzec. Jeszcze tylko gule. Jeszcze tylko Tarek rzuci jakąś kulką. O proszę, mamy chętnego następnego. A właściwie to jest ten jeden i ten sam. Chętny. Dobra. No to cóż, koniec. Trudno, trochę straciłem. Nie chce mi się już czekać. Powiem szczerze, że mam nadmiary straszny wojsk. Chyba że jeden... A, dobra. I tak muszę podejść. Wiem, mógłbym od razu to zrobić, ale jakoś tak czasem dziwnie mam. Poczekamy. Słuchajcie, no... Boss jest pokonany. Tak więc powiem wam tylko tyle. Do następnego odcinka ja tu sobie jeszcze popatruję trupki. O, tak. To się załatwiłem. Piękny po prostu będzie filmik. Kupa śmiechu na koniec. Zostawiam to. Zobaczcie, gra w nocy bywa problematyczna. Chciałem dobrze, a przez to stracę. Mogłem po prostu stanąć na polu i przejąć wszystko. Niestety z własnej głupoty albo może niedopatrzenia. Uderzam jeszcze raz. Wam dziękuję za filmik, bo strategię całą już na bossa znacie. Do następnego razu.